Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka, oferująca czartery jachtów na całym świecie, szkolenia żeglarskie, motorowodne i specjalistyczne, autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morka.pl. Polecam, kapitan Piotr Lewandowski. Projekt Prawo dla marynarza powstał w 2019 roku, gdy właścicielka FixUp Kancelarii Adwokackiej przeprowadziła się ze Śląska na Pomorze. Sama Kancelaria Adwokacka może pochwalić się już niemal 10-letnim stażem, natomiast ostatnie 5 lat można uznać za kluczowe dla jej rozwoju w obszarze prawa morskiego i prawa dla żeglarzy. Wsparcie żeglarzy, marynarzy i turystyki wodnej to już nie tylko sposób na życie zawodowe adwokata, lecz przede wszystkim styl życia, ponieważ założycielka Sandra Duch, czyli ja, nosi dumny tytuł Żona Marynarza. Zapraszamy Was na bloga prawodlamarynarza.pl oraz na nasze profile na Instagramie i TikToku o tej samej nazwie. Cześć, dzień dobry. Ponownie gościmy w pięknych okolicznościach. Dzień dobry. U adwokat Sandry Duch, specjalistki m.in. od prawa morskiego i żeglarskiego. No i temat żeśmy wałkowali i sterowania. Ostatnio film jest w opisie, czy wolno z uprawnieniami, czy nie. Nierozstrzygnięty? Nie, no troszkę żeśmy doszli do porozumienia, że ten zdrowy rozsądek jest najważniejszy, tak? Ale to można było na tym skończyć cały film. Natomiast, no cóż, obydwoje jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami uprawnień żeglarskich, no i motorowodnych też. No i teraz tak, mamy te polskie uprawnienia i chciałbym jechać gdzieś za granicę, tam gdzie, do kraju, gdzie uprawnienia są wymagane w jakimś tam zakresie. I co? I nasze są... Co teraz? Czy ja mam, czy polskie uprawnienia są międzynarodowe, żeglarskie, motorowodne? Jak to jest? Niestety nie. Wow. No, niestety nie. Polskie uprawnienia, jakkolwiek ich zdobywanie wzbudza kontrowersje, zwłaszcza w zakresie instrukcji obu związków sportowych. O tyle, no niestety nie są międzynarodowe. Z automatu, tak upraszczając to, nie są uprawnieniami, które na 100% będą respektowane przez armatorów, o może tak powiedzmy, czy też czarterujących za granicą. No, prosty sposób, popularna wśród naszych rodaków Polaków Chorwacja. Tam jest temat rozwiązany bardzo prosto, bo Chorwaci wydali rozporządzenie, nie pamiętam już, jak to się u nich nazywa. W serwisie Narodne Nowiny można sobie to sprawdzić, zresztą link do tego jest w opisie. Jest tabelka, gdzie zebrali uprawnienia z całego świata i, że tak powiem, napisali, co one u nich, w jakim zakresie je respektują. No i ciekawostka, bo żeglarzowi jachtowemu trochę urywali, bo z 2 mil morskich zrobili mu 1 milę morską, a mi całkiem, znaczy, no można powiedzieć, dużo dodali, bo ja takich jachtów nigdy nie prowadziłem, bo mi dali uprawnienia w Chorwacji do 500 ton rejestrowych brutto, tak? Nigdy czegoś takiego dużego nie prowadziłem, ale tam jest sprawa jasna. A dochodzą słuchy na przykład z Holandii, że tam, zwłaszcza na wodach śródlądowych, no ktoś legitymujący, jest problem. Tak, jest problem i niestety musimy sprawdzać lokalne przepisy. To nie jest tak, że z automatu mamy jakąś wspólną ustawę, wspólną rezolucję lub cokolwiek, chociaż rezolucji za chwilę porozmawiamy, ale nie ma nawet w ramach Unii Europejskiej... No właśnie, jesteśmy w Unii. Niestety nie ma wspólnego dokumentu, z którego by wynikało, że faktycznie my ten jacht w danym miejscu, w danym państwie prowadzić możemy. Przed naszym spotkaniem, na tyle, na ile mi czas zawodowy, nazwijmy to, pozwolił, na przykład rzuciłam się na strony niemieckie odnośnie tego, żeby znaleźć, czy jest jakaś umowa, czy coś jest, jakiś dokument, i znalazłam tylko enigmatyczną informację, że pozwalamy Wam wynajmować u nas jachty i z nich korzystać, jeżeli mamy umowy dwustronne z danym państwem. No i tak nie znalazłam umowy między Niemcami a Polską. No tak, tak. Znaczy u nas jest prościej, bo jest zapis bardzo prosty w rozporządzeniu ministra sportu i turystyki tamtym, że zagraniczne patenty w skrócie są ważne, oczywiście w zakresie takim, jakim one tam zostały wydane. Tak, dokładnie. I to jest w ogóle taka ciekawostka, bo się tak zastanawiałam, biorąc pod uwagę ten przepis, który daje możliwość osobom z zagranicy no, wynajmowania w gruncie rzeczy jachtów w Polsce. Zastanawiałam się, kto to będzie sprawdzał, bo logiczne i bardziej sensowne dla osoby, która tutaj komuś udostępnia swój jacht, byłoby to, że te uprawnienia zagraniczne, żeby podchodziły pod nasze, żeby wiadomo było, komu możemy na przykład dać morski jacht dalej niż 2 mile, czy powiedzmy dana moc silnika, bo to jest kolejna jakaś kwestia. Natomiast no, tutaj przepisy mówią odwrotnie. W zakresie, w jakim za granicą, w takim zakresie mogę też w Polsce, więc no, ktoś, kto tutaj chciałby być tak zgodny z literą prawa, to musiałby sobie sprawdzić, co do czego to, co pokazuje ten człowiek, uprawnia go w danym miejscu i z czym faktycznie on się legitymuje i co może użyć. Natomiast no, niestety to jest taka mrówcza praca i jeśli chcemy to robić zgodnie z przepisami, no to powinniśmy zagłębić się w obce przepisy. Tak, o ile jeszcze czarterujący, to myślę, że jest sobie w stanie poradzić, bo to wiadomo, że mało kto przychodzi od razu wynająć łódkę, tylko to trwa wcześniej, więc może sobie ma chwilę, żeby sprawdzić. Dokładnie. O tyle no, współczujemy wszystkim policjantom i czy tam inspektorom żeglugi śródlądowej, bo... To się zgadza. Czy tam powiedzmy Straży Granicznej, ale oni raczej moim zdaniem, zwłaszcza Straż Graniczna powinni, według mnie raczej ta wiedza powinna być, zwłaszcza, że ostatnio no, pilnują różnych dziwnych rzeczy, dziwnych z punktu widzenia żeglarzy, którzy się pytali mnie o jakieś tam porady w zakresie interpretacji przepisów, ale no... to się zgadza, taki regularny policjant na wodzie, no, ciężko mu będzie prawdopodobnie szybko to ocenić. No, dokładnie, więc no cóż, ciężka służba, panowie i panie policjantki, współczujemy. A powiedz mi, no bo tak, a jak to się ma do bandery, bo na przykład, no załóżmy, że państwo jakieś... X nie honoruje w ogóle naszych uprawnień. W ogóle, no w ogóle, tak? Ma swoje uprawnienia, koniec, kropka, polskich nie honoruje, a ja płynę tam jachtem zarejestrowanym w Polsce, pod polską banderą, z polskimi uprawnieniami. Rejestracja jachtu nijak się ma do prowadzenia tego jachtu. Bo rejestracja jachtu to jest po prostu rejestracja jachtu i na Chorwacji pływamy polskimi jachtami, przecież zarejestrowanymi w Polsce. No tak, szachmat. No i to jest taki przykład, bo sama swoją przygodę z jachtami rozpoczęłam od Delfi, wyprodukowanej w Sopocie, tak? Tam była i zarejestrowanej też właśnie w Trójmieście. No więc rejestracja jachtu to rejestracja jachtu i to dotyczy miejsca no, rejestracji jachtu, no inaczej tego powiedzieć nie można. Natomiast no, osoba, która ma uprawnienia do prowadzenia danego jachtu, no, musi się dostosować do przepisów danego miejsca. Jasna sprawa. No tak, ale tutaj mamy w Europie, Polska nie podpisała tej rezolucji, tak? Nie jest sygnatariuszem. Tą rezolucję, przypomnisz, jaka to była ta odnośnie tych certyfikatu kompetencji? Generalnie to jest rezolucja komórki europejskiej EKG, tak nazwijmy w skrócie, przy ONZ-cie. Rezolucja numer 40, jakby ktoś bardzo chciał... Łatwy numer. Tak, jakby ktoś bardzo chciał się zapoznać. Ona dotyczy, tak nazwijmy to tak upraszczając, wspólnego patentu takiego europejskiego, ICC, ICC, nie wiem, czy tutaj możemy to spolszczyć, pewnie tak. Możemy, dlaczego? Kto nam zabroni? No właśnie, kto nam zabroni? Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć ICC. To jest dokument, który niestety w Polsce nie był wprowadzony. Nie został on ratyfikowany. Już podobno są podjęte kroki ku temu, żeby taki przynajmniej komunikat jest na stronie ministra sportu, turystyki i sportu, że podejmują kroki w celu wprowadzenia tej rezolucji i jej po prostu respektowania również na terenie Polski. Polska no, nie jest sygnatariuszem tej rezolucji, przez co jesteśmy taką samotną wyspą pośród wielu państw, które tą rezolucję podpisało i ją akceptuje. to ta rezolucja generalnie nie powoduje od razu, że nasz patent ma być respektowany za granicą, tylko daje możliwość uzyskania na jego podstawie, tak należałoby powiedzieć, takiego patentu, nazwijmy to europejskiego, międzynarodowego, który będzie respektowany przez wszystkie państwa, które podpisały tą rezolucję. I to niejako załatwiłoby jakikolwiek problem związany z stosowaniem tak właściwie i z respektowaniem tych patentów. Jak to zostanie rozwiązane w Polsce? Czy będzie jeden patent, który będzie od razu uprawniał? No bo to się wiąże oczywiście czasami to się wiąże w niektórych państwach z koniecznością wykazania się pewną wiedzą, żeby to jednak, nawet zdania egzaminu w niektórych przypadkach, jak to wynikało z treści niektórych stron internetowych, które miałam okazję przeczytać. Natomiast co do zasady powinno to być tak, że skoro mamy patent w Polsce, no to możemy się starać po prostu o wydanie tego na jego podstawie. A to może bym sobie po prostu trochę porobiłem w różnych krajach, różnych uprawnień, łącznie z zawodowymi, więc myślę, że bym się w tej Holandii jakoś obronił, ale powiedzmy, że mam tylko polskie uprawnienia, to może bym po prostu Holandia daleko nie jest, pojechać sobie na szkolenie i zdać tam egzamin. Mam pewne wątpliwości, bo jeśli nie odpowiem na to, czy to jest możliwe, w sensie takim, że być może Holendrzy dopuszczają osoby zagraniczne, obcokrajowców, do zdawania ich patentów. I wtedy taka możliwość, myślę, żeby była. Czyli moglibyśmy wtedy faktycznie, mamy te uprawnienia holenderskie, a skoro uprawnienia holenderskie mamy, no to należałoby przyjąć, że na podstawie uprawnień holenderskich możemy sobie wynająć jacht w Niemczech. No bo Niemcy też podpisały to rozwiązanie. No tak, mogłoby się tylko to wiązać z tym, że podobnie jak w Polsce obcokrajowiec może zdawać nasze patenty, ale w polskim języku niestety nie możemy w innym egzaminować. Oczywiście. O tyle mogłoby się to wiązać z tym, że musiałbym się nauczyć holenderskiego. No. Tak, i w niektórych przypadkach są też wymogi rezydentury. Aha, czyli samo bycie obywatelem, Polski, czyli po części Unii Europejskiej nie starczy. No, biorąc pod uwagę, że to nie jest kompletnie uregulowane, no to według mnie nie. No, gdyby to było trochę inaczej, gdyby kwestia tych patentów, cokolwiek było, jakakolwiek ogólnoeuropejski jakiś dokument, który by dał nam punkt zaczepienia, jest ten dokument, tylko że myśmy go nie podpisali jako państwo, no to łatwiej by było o tym wszystkim rozmawiać. Natomiast no tutaj bazujemy na tym, że coś jest, ale u nas dopiero się kieruje powoli kroki do tego, żeby to jednak wprowadzić. Nie no, fajnie by było, bo akurat tamte wody są bardzo, bardzo fajne. Raz miałem przyjemność być i bardzo mi się tam podobało. No, powiem szczerze, że na przykład Włosi również nie podpisali tego, dokumentu, tej rezolucji. Również u siebie jej nie mają wprowadzonej. I tak odnoszę wrażenie czasami, że we Włoszech jest taka trochę wolna amerykanka. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, bo wynajmując chyba największy z dostępnych katamaranów na rynku tym czarterowym, Bali 5.4, musieliśmy się podeprzeć ostatnio dyplomem kapitana żeglugi wielkiej, bo już chcieli nam skipera wrzucić. Ale to chodziło oczywiście wiadomo o co chodziło. Ale być może chodziło, wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak, zawsze, zawsze. Tak, natomiast no, gdyby był ten wspólny dokument, gdybyśmy wszyscy mieli tutaj możliwość zrobienia sobie tych uprawnień ICC, to na pewno takiej sytuacji by nie było. Jasne. Myślę, że że to jest temat do rozwinięcia, więc jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja tutaj panią mecenas namówię na kolejne spotkanie. Może będzie już zimniej, jak tu przyjedziemy następnym razem, ale coś wymyślimy. No niemniej jednak moje zdanie jest takie, że słuchajcie, patenty są oczywiście potrzebne, ale najpierw dla urzędników, potem w sądzie niestety, jak się coś nawywija, bo to jest pierwsza rzecz, nie miałeś uprawnień, jesteś na przegranej pozycji po prostu od razu, a z mojego punktu widzenia instruktora i żeglarza, obojętnie czy mamy ten patent, czy nie mamy, to my musimy mieć głowę, tak? Czyli musimy mieć umiejętności. No cóż, nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia na wodzie. Do zobaczenia.